zabranie głosu poproszę starostę powiatu tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, drogie dziewczęta, wyglądacie po prostu cudnie. Ja to tak mogę powiedzieć. Pierwszy raz uczestniczę w takim konkursie, w takiej rywalizacji, która tak naprawdę rywalizacją nie jest, bo tutaj prezentujecie jakby swoje postrzeganie danej osoby, swój, bym powiedział, taki pewien pomysł na to, jak pięknie wyglądać, jak być zapamiętanym i przede wszystkim, jak się dobrze w tym wyglądzie czuć, bo to wiemy, że kobiety muszą czuć, że tak powiem, odpowiedni ubiór, odpowiednią atmosferę, żeby całość zagrała. W przypadku mężczyzn jest troszeczkę inaczej, prawda, panie doktorze? No wiem. Tak, my jesteśmy tak inaczej skonstruowani, inaczej mniej wymagający sami od siebie, natomiast jesteście naprawdę piękne i każda prezentacja zasługuje na taką oddzielną pochwałę. I bez względu na to, jak tutaj jury, komisja oceni całościowo, dla mnie wszystkie jesteście na pierwszym miejscu. Także ja wam serdecznie gratuluję tego pomysłu, który macie, bo to jednak trzeba z siebie wydobyć pewien pomysł, później go przełożyć i to jeszcze na osobę towarzyszącą, która reprezentuje daną, że tak powiem, tutaj tą propozycję. I myślę, że to jest taka zdrowa rywalizacja, to jest coś pięknego, co dzisiaj też sytuacje, gdzie widzimy młode dziewczęta uprawiające chociażby boks. Ja jestem temu przeciwny. Tak samo jeśli chodzi o różnego rodzaju walki w tych klatkach MMA. To nie ma nic wspólnego ze zdrową rywalizacją. Tam jednak dochodzi do często utraty zdrowia, a nawet życia, bo to są takie sytuacje. Więc to, w czym dzisiaj się tutaj widzicie, jest czymś pięknym, wspaniałym. Ja jeszcze raz serdecznie wam gratuluję. Dziękuję bardzo komisji za to, że chcę poświęcić swój czas i chcę z tym współuczestniczyć, co jest dla was interesujące i mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie was jeszcze więcej i te pomysły będą się pojawiać coraz nowsze, coraz bardziej takie oryginalne i pokazujące, że ten potencjał tutaj wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, młodzieży, która przyjeżdża nie tylko z terenu miasta Tomaszowa i gmin powiatu tomaszowskiego, ale również z innych powiatów, no, będzie to taka forma prezentacji i ona będzie w kolejnych latach mocno rozpoznawalna jeszcze dalej w innych miejscowościach i jesteście, można powiedzieć, takimi ambasadorkami czegoś dobrego, czegoś, co trzeba popierać, wspierać i nam, mężczyznom, daje tą satysfakcję, że mamy piękne, cudowne, najładniejsze kobiety, jakie mogą w ogóle tutaj być. Dziękuję bardzo. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowej Województwa Łódzkiego Tomaszowi Mazowieckim na ulicy Świętego Antoniego. Tutaj odbywa się teraz siódmy konkurs makijażu artystycznego. To już jest siódma edycja. Pierwszy konkurs odbył się w 2016 roku. Jest, w tym roku są, jest siedem grup, czyli siedem zespołów, czyli to jest 14 osób. Są to dziewczyny. No w tym roku są to panie, które są z szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Starają się wykonać wspaniały wizaż artystyczny twarzy. Oczywiście będzie to dobrane też, dodatkowe punkty będą do stroju. Także dziewczyny malują twarze, będzie do tego dobrana fryzura. Oprócz tego będą też dobrane suknie, ale w tym roku jest hasłem przewodnim całej naszej imprezy, jest Niech żyje bal. Dlatego
tak troszkę podkreśliliśmy to, żeby te suknie balowe były też, jeżeli chodzi o nasze uczestniczki, bo jest tak, że w zespole takim dwuosobowym jest osoba, która maluje, no i jest modelka. No więc modelka ma być pięknie umalowana, wystylizowana, no i ubrana, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, w suknię balową. Pracę będzie oceniała komisja w składzie przewodniczący Cezary Klimek, mojej skromnej osobie, pani Dorota Ignasiak z Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, tak. I jeszcze będzie pani Ewa Radziewicz, no tutaj to jest pani, która tutaj, no nie ma jej akurat, ale jest to osoba, która była na każdej edycji i swoim doświadczeniem, swoją taką gracją zawsze jak gdyby wprowadza taki świeży duch do tej naszej imprezy i myślę, że w tym roku też takim chłodnym, ale profesjonalnym okiem spojrzy na pracę naszych wykonawców. Sponsorzy tegorocznego konkursu to jest tak firma handlowa Maciejka, to jest pani Danuta i Grażyna Wysocka, pracownia Pęk Kwiatów Justyna Gawrysiak i Agata Kozar, firma Euroglas Polska, sklep Party Dekoracje Adrian Harenza, cukiernia oczywiście Mazurek, bez cukierni Mazurek nie mielibyśmy tego wspaniałego poczęstunku i te wszystkie przepiękne damy i opiekunowie nie mogliby skorzystać z poczęstunku. Później będzie Katarzyna Gabryszewska-Wiernicka, która jest sponsorem dla finalistów konkursu kart podarunkowych do Centrum Szkoleniowego Asmara. W tym roku zostałam zaproszona jako członek jury do 7. edycji konkursu makijażu artystycznego. Dziś króluje oczywiście piękno, 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 wielokrotnie słowo piękno. Młode osoby reprezentujące poszczególne szkoły, mamy tu reprezentację 7 szkół, są malowane. Tematem tegorocznej edycji jest Niech żyje bal, także królują cekiny, róże, złoto, srebro. Nasze modelki mają specjalnie przygotowane suknie, ale oczywiście też wspaniały makijaż, profesjonalnie wykonany, który będzie oceniany. Przyszły piękne panie wyjdą jeszcze piękniejsze. Z racji, że jest to makijaż wieczorowy na bal, no to poszłyśmy w ciemne kolory. Postawiłyśmy na srebrny rozświetlacz, na ciemne wyraziste usta, jak i oko. I uważam też, że diamenty, które przykleiłam na twarzy, też nadają takiej wyrazistości. Może modelka ze dwa obroty wykona, więc wszyscy wtedy w całej krasie. Dziękujemy. Dzień dobry, nazywam się Julia Kącka. Przychodzimy ze szkoły numer 6 z Tomasza Mazowieckiego. Uczymy się na kierunku kosmetyczno-fryzjerskim, jak można zauważyć. Moja modelka, jak widać, charakteryzuje się piękną urodą. Nie tylko ja to zauważam, myślę, że tutaj duży nacisk nadałam na mocne, wyraziste oko, a także czerwone, piękne usta, które jakby wygłębiają się do sukienki, dopełniają się do jej pięknych włosów ciemnych z wyrazistymi prześwitami czerwieni. I co można jeszcze więcej powiedzieć? Ja jestem zadowolona tym makijażem. Mam nadzieję, że Państwo również to mogą zauważyć.
Także dziękuję bardzo. Brawo. Jak widać, moja stylizacja jest inspirowana księżniczką Aurorą z Śpiącej Królewny. Głównie przejawia się tutaj kolor różowy, na przykład strój mamy w takim pudrowym różu, ale makijaż również też jest mocno różowy, dlatego że głównie jest skojarzona, mi się wydaje, że z tym kolorem. No i tutaj mamy element dodany taki właśnie podkreślający trochę, ale no ogólnie jest inspirowana właśnie księżniczką i dlatego właśnie głównie panuje tutaj różowy kolor. Dopracowałam oto makijaż bardzo kreatywny, specyficzny, nie każdemu może się podobać, ale chciałam oddać siebie w tym makijażu, bo bardzo jestem kreatywna, jestem energiczna i mam nadzieję, że to widać. Postawiłam również na ozdobienie szyi, jak tu widać, kryształkami, bo wydaje mi się, że nie tylko twarz można ozdobić, można wszystko, tak samo jak włosy. Tu są niektóre elementy właśnie też kryształkami ozdobione. Włosy postawiłam na oko, które no, jest takie dosyć widoczne. Usta postanowiłam zrobić takie miedziakowe, żeby się tak za bardzo nie rzucały, no bo jednak za dużo też niezdrowo. Niestety sukienka nie wypaliła, bo była inna, zaplanowana. Dlatego to był plan B. Na szybko. Wypaliło na szczęście. No i mam nadzieję, że się podoba. Dziękuję bardzo. Inspirowałam się balem masków w Wenecji. Jak widać, tutaj są elementy piór, które miały oddać tą maskę. Oraz perły, które uważam, że dodają bardzo elegancki do takiego balu. Jest również kok z kokardą, który ma również prezentować, że jest to bal. Oraz suknia, która uzupełnia to wszystko. Oko postanowiłam zrobić ciemne i właśnie dodać elementy pereł, żeby było to wszystko razem spójne i eleganckie przedstawiało. No i usta są delikatne, nudziakowe, ponieważ uważam, że jak jest mocne oko, to usta powinny być delikatne. Brawo! Dokładnie. Dziękujemy. Jak każdy wie, studniówka to jest prawie najważniejszy bal w każdej ludzi kobiety poza ślubem oczywiście. Dlatego starałam się inspirować właśnie studniówką w nowoczesnym stylu. Oko jest niebieskie, dopasowane do koloru oczu mojej modelki. Jak widać, mamy tutaj piękne kryształki, które dają widać na pazura. Klasyczny jest to oczywiście twarz, jest jednak starałam się najmniej delikatnie, aby nie było być mocnego makijażu. Starałam się myśleć o obecnych trendach modowych. Usta postawiłam na delikatne, ponieważ głównie tutaj właśnie oko miało zwrócić uwagę. No i nic więcej nie mogę dodać. Ja bym to nazwała wieczorowym takim wyjściem. Bardzo pięknie to wyszło. Była zamiana ról i nie byłaś jakby tutaj, wiesz, no nie mogłaś sobie wcześniej ułożyć tego wszystkiego, więc po prostu pokazałaś to, co potrafisz i jesteśmy bardzo dumni. Tutaj dziękujemy za wypożyczenie przepięknej również stylizacji, która podkreśliła niesamowitą urodę twojej modelki tak naprawdę. Twoja praca jest wyjątkowa, przepiękny kolor właściwie całości, bym powiedziała, pracuje spójnie. No jest to inna praca, ale za odwagę i za dotrwanie do końca wielkie, jeszcze większe brawa. Naprawdę przepiękne. Bardzo dużo rzeczy brało się pod uwagę, ale przede wszystkim wygrał profesjonalizm i ogólna, spójna kreacja. Później jeszcze będziemy mogli chwilę rozmawiać, także nie idźcie jeszcze do bału, będziemy jedli pyszny tort, a potem jeszcze będzie można wysłuchać pewnych uwag, które Wam się przydadzą na przyszłość. Dyplom dla Klaudii Stępińskiej. Zaczynamy od wyróżnień, więc na razie odbierzcie po prostu dyplomy od nas, a potem na samym końcu powiemy, kto zajął ex aequo dwa pierwsze miejsca i drugie miejsce. Trzecie jest rezygnacja z trzeciego miejsca na korzyść dwóch pierwszych nagród. Może ty trzymaj ręczek. Klaudia Stępińska. Brawo!
Julia Kącka. Julia Kącka. Na razie wyróżnienia za wszystkich jest Zuzanna Kąpiewicz. Nadia Batmańska. Brawo. Teraz podejście. Tutaj do zdjęcia od razu macie. O, proszę bardzo. Oliwia Sobiesiak. Brawo. Weronika Tkaczyk. Nadia Przywara. Brawo. Głowa do góry, dużo uśmiechów, tak. Bardzo piękne słowa, bo tak naprawdę to wyróżnienie, to jest to sam udział, to już jest wielki sukces, pamiętajcie o tym. Jak mówiłam, jeszcze raz powtórzę, cała komisja zadecydowaliśmy, że będą w tym roku dwa pierwsze miejsca i miejsce drugie. I miejsce drugie, zapraszamy do nas Weronikę Tkaczyk z modelką. Brawa, jeszcze. Uroda modelki niewyobrażalna, twoja praca wspaniała, nigdy nie przestawaj. Gratulujemy. Wielkie brawa. Drugie miejsce, proszę Państwa. Zapraszamy jeszcze raz. Dyplom za nagrodę, za miejsce pierwsze dla ex aequo. Zapraszamy Julię Kącką z jej modelką. Brawo. I zapraszamy miejsce pierwsze ex aequo Zuzanna Kołkiewicz i ze swoją modelką. Dziękuję. Dziękuję. Dziewczyny, wstańcie to wszystko tutaj jeszcze. Wstańcie do zdjęcia. Później powiem, dlaczego dwa były ex aequo miejsca pierwsze, ale to już im, żeby takie te smaczki, kąski, uwagi zostały tylko dla nich, żeby rozwijały się dziewczyny. Jeszcze bardzo, jeszcze bardzo. Wszystkie rozwijajcie się. Oczywiście jest profesjonalistka wśród nas i twoja praca również była wyjątkowa. Więc potraktuj sam dyplom, samo wyróżnienie. Nie mogłyśmy cię ocenić na równi z dziewczynami za profesjonalizm, na przykład za twórczość, ale mogłyśmy ocenić za to. Więc tutaj była bardzo duża dyskusja i uwierz nam, że gdyby tych dyplomów mogło być więcej, to byłabyś ze swoją modelką. Zresztą wszystkie dziewczyny. Dziewczyny następne. Wasza artyzm jest nieprawdopodobny. Całą koncepcję ja kupuję. To znowuż po prostu komuś innemu mogło się to nie podać. Jest to normalne, naprawdę. Nie czujcie się, bardzo was proszę, przegrane. To jest bardzo trudno wybrać. Na takim wysokim poziomie, jakim jesteście dzisiaj, miejsce pierwsze i drugie. Także ja bym nie chciała, żebyście wyszły i myślały o tym, że jesteście dzisiaj przegrane. To jest majstersztyk, co zrobicie. Także bądźcie i zapraszamy częściej. Oddaję mikrofon jeszcze. Jako właścicielka najstarszej instytucji szkoleniowej w Tomaszowie z 19-letnim stażem. Do przodu. Tak jak zapowiadałam, jest 1000 zł nagrody i dzielę je w następujący sposób. Dwa pierwsze miejsca po 400 zł. Brawo. I miejsce drugie, jest ta nagroda 200 zł. Zapraszam serdecznie, jest numer telefonu. Ustalimy wszystko. Brawo. Uczestniczki, do nas tutaj bliżej. Odbierzcie prezenty. Gratuluję. I zapraszam. Strój do rado. Wszystkim gratulujemy, dziękujemy za zabawę przepiękną, bo jak widać, miło się na was wszystkich patrzy.
ja bym chciał oczywiście zaprosić na następny konkurs, który odbędzie się w przyszłym roku. Tak jak pani powiedziała, no, miejmy nadzieję, że z moim udziałem też. Tutaj panie obiecywały, że będą mnie malować w przyszłym roku. Ja trzymam to słowo. Tak. Łącznie z fryzurą. Tak, no dzisiaj się nie udało, ale następnym razem. Tak, myślę, że tak. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestniczkom. Naprawdę ja teraz nie poznaję tych pań, które przyszły o godzinie 10, no, ponieważ wyglądają teraz no, olśniewająco. Chciałbym, żeby mówię, wszystkie panie, jak gdyby ta inspiracja do takiego rozwijania się była u nich jak gdyby taka, nie wiem, dążyły do celu, czyli do tego takiego rozwijania się tych swoich pasji, swoich, tak widać w tych pracach emocje. Ja jestem zachwycony. Wydaje mi się, że jury też jest zachwycone. Jeżeli chodzi o naszą pracę jury tutaj w kularach, tak, było bardzo trudno i bardzo się kłóciliśmy. Dochodziło do scysji, że nie mogliśmy wybrać naprawdę, ponieważ wszystkie z pań są tak pięknie ustylizowane, że no, było bardzo ciężko i w końcu nam się udało jakoś tak po tych ciężkich debatach dojść do takiego porozumienia. Ale naprawdę wszystkie z pań powinny być z siebie bardzo zadowolone, że tak kreatywnie do tego podeszły, że potrafią się rozwijać, że mają takie pasje wspaniałe. No i na pewno, że wiedzą, czego chcą w życiu. To jest bardzo ważne. Także zapraszam na 8. edycję w przyszłym roku. A teraz już bardzo dziękuję. Jest wspaniały tort. Miejmy nadzieję, że będzie wszystkim oczywiście smakował. No i zapraszam do tortu.